Jeżeli chodzi o pracę pogotowia w tym szczególnym czasie, to muszę Państwu powiedzieć, że nasza intensywna praca zaczęła się już 11 lutego, kiedy mieliśmy pierwsze zgłoszenie o potrzebie zastosowania szczególnych procedur, jeżeli chodzi o udzielanie świadczeń zdrowotnych w stosunku do pacjentów o podwyższonym ryzyku. Już wtedy nasze zespoły po raz pierwszy wyjechały w zespołach ze szczególnym zabezpieczeniem, w tym szczególnym umundurowaniu, jakie Państwu jest znane już tutaj z mediów. Od tamtej pory, mając świadomość tego, co może nastąpić, mimo że nie był żaden tutaj obowiązek na nas nałożony, poczęliśmy zakupywać różne środki niezbędne, żeby zwiększyć swoje zasoby, jeżeli chodzi zarówno o środki ochrony indywidualnej, jak i o preparaty dezynfekcyjne. Udało nam się zgromadzić znaczną ilość tego, taką większą niż standardowo używamy. Niemniej jednak w momencie, kiedy mieliśmy już pierwsze przypadki w Polsce koronawirusa, kiedy rozpoczęły się te wszystkie procedury, które tu przed chwilą zostały omówione, kiedy nałożono na nas obowiązek podwyższonej gotowości, kiedy nadal próbowaliśmy o dodatkowe środki wnioskować i zakupować, pojawiły się już trudności z zakupem tych środków. I mimo że nie mamy żadnego potwierdzonego przypadku w naszym powiecie tutaj, w mieście ani w okolicy, bardzo dużo środków ochrony indywidualnej zużyliśmy i zużywamy na bieżąco. Efektem takiego podejścia jest to, że w naszej jednostce na dzień dzisiejszy, obawialiśmy się tego, ale nie mamy absencji chorobowych. Pojawiło się jedno zwolnienie lekarskie na ten moment i chyba jedno oświadczenie o opiece nad dzieckiem. Na to oczywiście liczyliśmy, bo to jest i tak tańszy koszt, bo mamy świadomość, że przede wszystkim to będzie nam brakowało ludzi. Obawialiśmy się, że będzie duży problem kadrowy. On i tak wystąpił z uwagi na fakt, że wojewoda nałożył na nas decyzją administracyjną dodatkowe zadania. Mamy uruchomione dwa dodatkowe zespoły dedykowane tylko obsłudze pacjentów, którzy będą podejrzani o zachorowanie, którzy mają być transportowani. I tak, żeby przełożyć to na taki najprostszy język, oznacza to, że żeby zabezpieczyć gotowość i pracę na tych zespołach, ja potrzebuję ze 25 osób, czyli w przeliczeniu ze 25 etatów jest potrzebnych, żeby sprostać tym wymogom. To jest bardzo trudne przy naszym zakładzie, bo ja wiem, że świadomość w mieście jest różna. Wyobrażenia były takie, że 3 karetki systemowe, ale mamy jeszcze transport medyczny, mamy jednostki terenowe od Rutki Tartak, Filipowa przez Augustów aż do Lipska i mimo że na etatach jest to około 140 osób, to wyłonienie dodatkowych dyżurów na tylu etatach to jest duża trudność. Poza tym jesteśmy takim zakładem, który posiada dość dużo pracowników na umowach o pracę, a praktyka teraz pokazuje, że w wielu zakładach są to umowy cywilnoprawne. My też taką formę zatrudnienia prowadzimy, ale wiąże się to z tym, że naszymi współpracownikami są strażacy, są policjanci, są ludzie innych profesji, którzy posiadają też wykształcenie medyczne i ci ludzie z racji innych obowiązków niekoniecznie z nami w tym trudnym momencie są w stanie współpracować. Tak więc te dodatkowe nałożone zadania w którymś momencie mogą skutkować tym, że tak jak dzisiaj to na zarządzaniu kryzysowym, to się pojawiła myśl w ciągu dnia, że mogą zaistnieć takie okoliczności, że będziemy potrzebowali chociażby kierowców. To jeszcze nie jest temat przedyskutowany, niemniej jednak do zadań, które są naszym obowiązkiem, a niekoniecznie wiążą się z bezpośrednim kontaktem z pacjentem, takie zapotrzebowanie może się pojawić. My jesteśmy w stałym kontakcie ze służbami wojewody, bo jesteśmy jednostką wojewódzką, w związku z tym już od samego początku byliśmy zobowiązani do raportowania sytuacji, do przygotowań. Z rezerw oczywiście dostaliśmy materiały, niemniej jednak one są na chwilę obecną niewystarczające. My nie limitujemy tych środków ochrony indywidualnej pracownikom i myślę, że dzięki temu ci pracownicy chcą uczestniczyć we wszystkich zgłoszeniach, reagują prawidłowo na każdą taką sytuację trudną, ale my jesteśmy na tej pierwszej linii i mamy kontakt bezpośrednio z każdym pacjentem, który ma wątpliwości. I wygląda to w ten sposób, że wielokrotnie jeździmy do takich przypadków, gdzie zespół musi być zabezpieczony w środki ochrony i kończy się to tym, że na jakiś czas jest wyłączony z działania, bo tak czy inaczej procedury dezynfekcji, dekontaminacji przechodzimy. My oczywiście, tak jak mówię, byliśmy na swoje potrzeby zabezpieczeni, niemniej jednak dzisiaj skonstruowaliśmy takie zapotrzebowanie i rozpatrzenie możliwości wsparcia nas w takim zakresie, że posiadamy urządzenia do dekontaminacji,
Niemniej jednak te były w jednostkach organizacyjnych tutaj w Suwałkach i w Augustowie. Natomiast byłaby taka potrzeba, żeby bezpośrednio jednostki terenowe też w takowe wyposażyć, żeby każdy wyjazd nie wiązał się z tym, żeby musieli być tutaj na miejscu w bazie w Suwałkach. Nie ograniczamy tych środków, tak jak powiedziałam, wobec tego praca odbywa się na bieżąco, ale jak to będzie wyglądało w sytuacji, kiedy pojawi się jakieś zagrożenie, trudno nam powiedzieć. Najtrudniejszym takim miejscem pracy wśród naszych pracowników jest chyba dyspozytornia medyczna, ponieważ na numery alarmowe 999 i 112 spływa całe mnóstwo zgłoszeń. Jeżeli nie ma kontaktu z innymi służbami, to te telefony wpadają do nas. Ja tutaj, będąc z Państwem, tam przepraszam, było słychać, bo otrzymałam też telefon od marszałka z zapytaniem, w jaki sposób mogą nam pomóc i widzę, że kilka połączeń z dyspozytorni medycznej, więc potrzebują bezpośrednio pomocy. Potrzebna jest koordynacja. Nas w administracji pogotowia jest mało, więc ja tutaj ze współpracownikami jesteśmy dostępni prawie cały czas. Mamy nadzieję, chcieliśmy być przygotowani jak najlepiej, jeżeli się jakieś zakażenia pojawią. Niemniej środków wiemy, że nam zabraknie. Potrzebujemy środków ochrony indywidualnej, preparatów dezynfekcyjnych i mam nadzieję, że personel będzie właściwie zabezpieczony, że nie trzeba będzie nikogo poddać kwarantannie, że z tego powodu nie ubędzie nam pracowników. Mamy takie... Sama miałam pytania tutaj, bo są takie wątpliwości, jeżeli chodzi o sprawy kadrowe, pracownicy zgłaszają. Nie jest rozstrzygnięta taka kwestia. W sytuacji, kiedy będzie podjęta decyzja o kwarantannie, my wiemy, że na oświadczenie rodzica trzeba go zwolnić ze świadczenia pracy. Również respektujemy zwolnienia lekarskie. Niemniej miała być jeszcze taka formuła, że decyzje administracyjne stacji sanitarno-epidemiologicznej i to sanepid może na nas nałożyć, na pracowników, na osoby, które były w kontakcie, kwarantannę. I wtedy też prawdopodobnie te osoby po decyzjach trzeba będzie wyłączać z pracy. Więc no, nie umiemy na chwilę obecną przewidzieć, jak to z siłami i środkami będzie nadal. Jeżeli są pytania, to... Dziękuję bardzo. Ja za chwilę zapytam, czy radni zapytają. Pani dyrektor, to pytanie, które teraz padnie, ja otrzymałem odpowiedź, ale może powtórzmy z racji, że mieszkańcy obserwują nasze obrady. Rola numeru 112 alarmowego, tak bardzo znanego i popularnego, w sytuacji, kiedy jest to jedyny numer, który osoba na przykład samotna, starsza, schorowana może skojarzyć i mieć uzasadnione podejrzenie, że chodzi o zakażenie. Co się dzieje z tym numerem? Czy istnieje jakieś przekierowanie, czy tego numeru nie używamy? 112 funkcjonuje w CPR-ze w Białymstoku. Zatrudnieni są tam operatorzy. Nie są to pracownicy medyczni, są to cywilni pracownicy przeszkoleni do pewnych procedur, którzy ustalają tylko, do jakiej służby telefon powinien być przekierowany. I to przekierowanie następuje, najczęściej to była tworzona formatka, która jest przekierowywana do policji, straży, bądź też do nas. I dopiero w drugim podejściu pacjent uzyskuje połączenie z dyspozytorem medycznym. Na chwilę obecną są utrzymane dyspozytornie w Białymstoku, Łomży i Suwałkach, chociaż to ma lada moment się zmienić. I dopiero wówczas ta osoba dzwoniąca uzyskuje połączenie z pracownikiem medycznym, który może udzielić merytorycznej odpowiedzi. Jest to ratownik medyczny najczęściej, bądź też pielęgniarka. I stąd taki apel do osób, żeby też przyjąć ze zrozumieniem, że ten drugi rozmówca dopiero będzie merytoryczne pytania zadawał i próbował zebrać właściwy wywiad epidemiologiczny, żeby podjąć właściwą decyzję. Bo zalecenia wojewody, proszę Państwa, oprócz tego, że mamy reagować na zagrożenie epidemiologiczne jest takie, żeby w najwyższym stopniu od tych zakażeń utrzymać przynajmniej część zespołów ratownictwa medycznego z uwagi na to, że my nadal chorujemy i mamy stany nagłe, a ratownictwo medyczne powołane jest przede wszystkim do tego, żeby udzielać świadczeń w stanach zagrożenia życia, tych bezpośrednich. Więc w każdej sytuacji, kiedy nie może to być takie działanie, że sami sięgamy po preparat od gorączki, czy szukamy pomocy przez poradę telefoniczną, to wtedy ma ratownictwo reagować i chcielibyśmy jak najbardziej tych ratowników, którzy pełnią dyżury w karetkach systemowych SIP, żeby te karetki były dedykowane tylko i wyłącznie do tych stanów zagrożenia życia, bo nadal są zawały, bo nadal są udary, bo wszystkie stany związane z urazami i chcemy, żeby to poczucie bezpieczeństwa w społeczeństwie było, stąd takie działania. I dyspozytorzy medyczni, kiedy mają telefony zajęte pytaniami,
innymi, które mogłyby być kierowane do innych służb, to rozróżnienie tego wszystkiego i pogodzenie staje się bardzo trudne.